pan z jakich mężczyzn? No ja jestem wolny mężczyzn. Naprawdę? Naprawdę? Sam jestem sobie panem. Więc niech pan będzie. Proszę zabrać ręce. Przepraszam. No powiedziałam, proszę zabrać ręce. Ja powiedziałem, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. No ja jestem tu na delegacji, no nikogo tu nie znam. Przyjechałem na 3 miesiące. Zostaje świra, przepraszam. Ja naprawdę mówię przepraszam. Po prostu ja wziąłem panią za kogoś innego. Co takiego? No jest taka zasada, kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy, zawsze przypisujemy go do jakiejś kategorii rodzaju ludzkiego. Ja panią przypisałem do niewłaściwej. Nie, mówię teraz panią, pani najczystszą prawdę. No sądziłem, że należy pani do tych panienek, do których należy dopierać się na chan. One zawsze piszczą, bronią się, a potem mówią, dziękuję. No taki smutny. Ale z panią to ja się pomyliłem. Przepraszam. A ja myślę, że pomylił się pan znacznie wcześniej. Już wtedy, kiedy przyszedł pan na ten świat. No być może. To nie mam zamiaru udawać, że jestem lepszy niż jestem. Jak jestem, takim mnie macie. A zresztą za te swoje pomyłki płacę zwykle ja sam. Tak jak w Sewastopolu. Była pani w Sewastopolu? Nie, nie byłam. A ja byłem. No więc w Sewastopolu, byłem tam na delegacji. Na brzegu bulwarze siedziała sobie kobieta. Samotna, więc ja podszedłem, zagadałem. To bez żadnych fochów podjęła rozmowę. Więc ja do niej bliżej, a ona nic. Ja jeszcze bliżej, a ona nic. To ja jeszcze bliżej. Niech się pani nie boi, ja tak muszę, bo inaczej nie potrafię tego opowiedzieć. Łapię jej rękę na biodrze. I już mam pocałować ją w uszko. Gdy ktoś leje mnie w mordę! Raz, drugi, trzeci! To był jej mąż! Okazało się, że siedział na ławce obok. Pokłócili się o coś i on przesiadł się na sąsiednią ławkę. A ta suka prywitna, żeby jego podrażnić, robiła do mnie słodkie oczka. Może sobie to pani wyobrazić? No ja też, nie? A potem odeszli razem, uśmiechnięci, a ja zostałem z rozbitą mordą. No, tak się cieszę. Wiedziesz, jutro jedziemy. Lidia, a naprawdę myślisz, że to, że się przez przypadek spotkaliśmy, to przeznaczenie? Naprawdę tak myślisz, czy tylko tak powiedziałeś? Ja tak myślę. Nie, powiedz wyraźnie. Naprawdę tak myślisz? Naprawdę. Chodźmy. Wiera, co jest? Pewnie nie gniewuj się. Bo co? Ale muszę zadzwonić. Do kogo? Do twojej żony. Jest to naturalne. Jeśli nie chcesz, nie będę. Dzwoń, dzwoń, oczywiście. Krzycz. Przecież mogłaś to zrobić już pół godziny temu. Bardzo się śpieszę? Gdzie się nie śpieszę? Po prostu zobacz, która jest już godzina. No idź dzwonić. Kiedy, proszę. Teraz dzwonię, nigdy potem nie będę ci sprawdzał. Nigdy nawet kiedy nie pan przyjmuje, że w aptek też. W ogóle się nic nie powtórzy. Ale teraz chciałam ją zrobić. Proszę.
że ona będzie ze mną rozmawiała normalnie? Normalnie? No nie wiem. Jeśli jej akurat coś nie ugryzło, to pewnie normalnie. A ty jest w domu? Jest u dziadka, to znaczy u jej ojca. W Tule. Mam iść z tobą? Nie. Teraz będę. Wiera! A telefon? Pamiętam, 3, 4, 2, 3, 7, a ten na biurze. Ja to mam, tam jest, od dzieciństwa. Ciebie to numer. W wywiadzie byś mógł pracować. Widzisz, chciał dla mnie idiotka, idiotka. Masz mnie zagrafią. Cały mnie? Odwieczne kobiece pytanie. Uważam, że jest miła. Ładna. Dobra. Sympatyczna. Inteligentna. Pociągająca. Mówi, że podobam się jej. Że przy mnie nie ma ochoty na innego. Zdanie, nie muszę być ani zdolny, ani odważny. Mówi, że to nie ma znaczenia. To prawda, już pojęcie. Prawda? Prawdziwy los na loterii? A może ty kochasz nas obie? Zawsze musiałaś być taka cholernie przemądrzała. Umiejętność kochania, swojego rodzaju talent. Ja tego talentu nie posiadam. A czy wydaje ci się, że dwoje ludzi może być razem przez całe życie? Cholernie ograniczona teoria. Spadek nie wiadomo po kim. Powinna być umowa. 5-letnia. Albo kontrakt podpisywany z roku na rok. Tak, żebyś w każdej chwili mógł wycofać. I my powinniśmy mieć takie. Nie.